Piątek, 19 lipca. W weekendowym wydaniu codziennika polonijnego głównymi tematami będą plaga grzechotników w ontaryjskich ogrodach. Kciuk prawej ręki została ukąszona, więc ta opuchlizna doszła aż do końca ramienia. A w Polsce niespotykana plaga komarów. Powiemy, dlaczego szczególnie goście z Polski powinni być bardzo ostrożni wyjeżdżając na północ od Toronto i o cenach benzyny, które rosną z każdą godziną. Lekarze ostrzegają, już 6 przypadków ukąszeń przez grzechotnika odnotowały ontaryjskie szpitale. To niespotykana jak na połowę lipca liczba. Pierwszą odnotowaną osobą, która musiała walczyć z jadem tego węża, była Polka, pani Bożena Przyjemska-Szymczak. Do zdarzenia doszło 70 km na północny wschód od Perysand. Pani Bożena po prostu wyrywała chwasty w ogrodzie z ziołami, gdy nagle... Poczułam ukąszenie. Wyjęłam rękę, zobaczyłam 3 zęby i grzbiet węża i wiedziałam, że to jest grzechotnik. Ja, mój mąż był przerażony, no bo ugryzienie grzechotnika, ręka puchła dosłownie w oczach, zdjęłam pierścionek, siedziałam spokojnie, nic nie zrobiłam, czego nie powinnam zrobić. No i w takim sposobem, w kosmicznym tempie, tylko się bałam, bo nasz znajomy jechał filami 220 na pulsujących światłach i dojechaliśmy, o 5:00 byliśmy w Perysand w szpitalu i w momencie, kiedy weszłam do szpitala, to zaczęłam mieć objawy zatrucia jadem. Zaczęłam tracić przytomność, już się mną zajmowali, cały czas miałam straszliwe wymioty. Dostałam przeciwwymiotny zastrzyk, nie pomógł i dopiero w momencie, kiedy podano mi tlen, to te wymioty się zaczęły uspokajać. Podłączono mnie do kroplówki, ja traciłam przytomność, taka byłam, wszystko mi było jedno. Podłączyli mnie 2 kroplówki i tego momentu nie pamiętam. Mąż mnie obserwował, mówi, że szłam w dół, w dół, w dół. I wtedy, kiedy kroplówka zaczęła chyba działać, ja dostałam po 3 godzinach od ukąszenia pierwszą dawkę antidotum. Dostałam 4 dawki w sumie w odstępach 6-godzinnych. Pani Bożena ma ogród od 18 lat. W tym roku po raz pierwszy pojawił się tam grzechotnik, jedyny jadowity wąż żyjący w Kanadzie. Jak mamy się zabezpieczyć przed ukąszeniem i czego absolutnie nie wolno robić, kiedy już do zatrucia jadem dojdzie? W dalszej części wywiadu na naszej stronie www.poloniatube.com. Ostrzeżenie dla gości z Polski, którzy nie mają kanadyjskiego ubezpieczenia, a chcą zwiedzać północne tereny Kanady. Kuracja odtruwająca z jadu grzechotnika wynosi około 100 tysięcy dolarów kanadyjskich. Jedna dawka, jedna ampułka tych przeciwciał, tego antidotum, kosztuje 2000 dolarów. Ja dostałam 24 ampułki, plus dostałam inne jakieś tam kroplówki na intensywnej terapii, pobyt i tego. Więc to jest wielkie ostrzeżenie dla osób, które przyjeżdżają z Polski zupełnie tak beztrosko, nie mając żadnego ubezpieczenia i wybierają się na północ. Jeżeli ktoś wybiera się na jagody albo na grzyby, zwłaszcza na jagody, trzeba mieć ze sobą jakąś laskę kij czy coś takiego, żeby poruszyć tam te krzaczki jagodowe, dlatego że to jest okres, kiedy grzechotniki linieją. W momencie, kiedy on zmienia skórę, to wtedy on jest ślepy i głuchy i tylko reaguje na wibracje i broniąc się atakuje wszystko, co się rusza. Więc to jest taki bardzo niebezpieczny okres. Ale tak, no to trzeba uważać. One w takich miejscach, gdzie są jakieś kamienie, się lubią wygrzewać, bo to są zimnokrwiste tak zwane zwierzęta. Dzisiaj ujawniono wnioski z sekcji zwłok 16-letniej Ye Meng Yen. Dziewczynka przeżyła katastrofę Boeinga 777 w San Francisco, a zmarła na skutek wielu tępych urazów. Potwierdzają one wcześniejsze przypuszczenia, że dziewczynka zginęła na skutek potrącenia przez wóz strażacki, który przyjechał, aby gasić pożar po wybuchu. Policja potwierdziła, że dziewczynka leżała na ziemi pokryta pianą do gaszenia ognia i dopiero w ostatnim momencie została zauważona przez kierowcę.
Komary potrafią mocno uprzykrzyć życie, przede wszystkim kąsając i powodując bolesne obrzęki. Niestety w tym roku jest ich w Polsce wyjątkowo dużo ze względu na sprzyjające dla nich warunki meteorologiczne. Wiosna rozpoczęła się późno, przez co komary wczesnowiosenne rozwinęły się wraz z wiosennymi. Później większość z nich przetrwała dzięki wysokim temperaturom, które utrzymywały się w czerwcu. Entomolodzy alarmują, że ze względu na wyjątkowo korzystny dla komarów układ pogody zdążyło się już uformować kilka pokoleń tych insektów. Co gorsza, dobra i ciepła pogoda utrzyma się jeszcze długo, co pozwoli im na dalszy rozwój. Będzie zatem coraz więcej komarów, a niektóre ich gatunki, te szczególnie wytrzymałe, z pewnością dożyją nawet do końcówki października. Dzisiaj cena benzyny około $1,36 za litr i przewiduje się, że wzrośnie, więc kto ma choć trochę miejsca w baku, niech jak najszybciej zatankuje. Na wzrost cen benzyny ma wpływ niestabilna sytuacja w Egipcie, końcówka rezerwy w Kanadzie i niekorzystny kurs dolara kanadyjskiego do amerykańskiego. Specjaliści do spraw energii twierdzą, że zawsze kiedy zagrożone są dostawy surowca, tak jak jest teraz, na stacjach benzynowych możemy spodziewać się znaczących wahań cenowych nawet w ciągu tego samego dnia. Już wcześniej badano wytrzymałość Kanadyjczyków na drożejące ceny benzyny. Sondaże wykazały wówczas, że społeczeństwo jest w stanie tolerować spokojnie i wytrzymać wzrost do pułapu $1,5, ale już po przekroczeniu granicy $1,75 mogą się zacząć dziać rzeczy nieprzewidywalne. Dzisiaj grzmiało, lało i gdzieniegdzie padał grad. Jutro przyjaśnienia z możliwymi opadami deszczu, a w niedzielę znowu bezchmurnie i parno.